Siemano, dzisiaj daję rękę wolną Dawidowi, bo mówił, że mu się nie podoba suszna skóra już. Niech sobie sam coś zrobi. Malutką dziareczkę na pisik. Będzie pod okiem Tomka i zobaczymy, czy mu to wyjdzie. Yo! Kopnął mnie kabel. Co to ty? Jestem ten? Ja jestem projekting. Projekting? Hashtag projekting. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic, idę przygotować stanowisko, sprzęt. Tutaj stanowiska są wolne aktualnie. Szef zadowolony. Dobra, lecimy. Słuchajcie, żarty się skończyły. Jak widzicie, wzór jest odbity. Hashtag projekting. Igła 7 jest włożona do maszynki Zenit na pulsarze. I co tu jeszcze mamy? W międzyczasie będę używał pianki Izer i na końcu finish Izer. Czarny tuż już czeka, wazelina, odbitka do kalki. I ja mam już stresa, więc zobaczcie, jak to będzie dalej przebiegało i życzcie mi szczęścia. No to się okaże. Sporo osób pyta mnie o produkt do codziennej pielęgnacji tatuażu. Także uważajcie teraz, to jest moja propozycja dla Was. Uwaga! Mam dla Was ciekawostkę, bo jest taki produkt kanclerski na rynku. Patrzcie tutaj, balsamy. Już Wam zaraz mówię, kosztuje on 80 zł, ale nie jest to kierowana cena dla Was teraz w tej chwili. Balsam kanclerski Francesco di Assisi. I powiem Wam teraz tak. Dla mnie jest to rewelacyjny zapach, bo uwielbiam mango, dlatego dla mnie jest to najlepszy zapach tego produktu na rynku. To jest przeznaczone do tatuaży, jak i do brody. Do brody i do tatuaży. Ten produkt jest przekozacki. Julia, dobry? Fajny zapach, co? I dla wszystkich widzów Projekt Inc. w tej chwili mam na ten produkt rabat 15% plus darmową wysyłkę. Jeżeli wpiszecie w podsumowaniu zamówienia Projekt Inc., to macie to wszystko o wiele, wiele taniej. Wszystkie informacje oczywiście macie zawarte również w opisie tego filmu. I dodatkowo dla wszystkich zainteresowanych mam taki balsam za darmo, gratis w ramach mini konkursiku, a wszystkie warunki są w opisie tego filmu zawarte, więc śmigajcie po oglądnięciu tego filmu do opisu, a teraz oglądajcie dalej, co się dzieje. No i po bólu, zanim Wam powiem jak było, ciknę sobie finiszem, żeby to już się goiło. O, mamy to. Elegancki hashtag projecting. Pięknie, możecie oczywiście oznaczać Wasze tatuaże i inne wynalazki hashtagiem projecting. Ale powiem Wam szczerze, że na początku maszynka chodziła wiadomo dobrze. Ale moja ręka na początku nie czuła się pewnie, bo pierwszy raz wykonywałem taki zabieg tak naprawdę na sobie w wersji profesjonalnej. No ale co, z każdym pierwszy hashtag jak robiłem była niepewność. PROJ to już była większa pewność, ale im bliżej końca tym czułem się bardziej pewien i zobaczymy jak będzie przy wygojeniu. No cóż,
Zobaczymy, jaki będzie kolejny etap w moim rozwoju. Być może strzelę sobie jakieś inne tatuaże jeszcze. Może w takiej pozycji coś zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o samotatuowaniu się. Co sądzicie o tym moim tutaj pięknym tatuażyku. Projekt Ink. Z tego miejsca pozdrawiam Michała Przybyły, bo jakby ten wzór powstał na bazie jego tatuażyku tutaj na czole, co ma wytatuowane. Także Michał, pozdrawiam. I co jeszcze? Obserwujcie Projekt Ink na Instagramie, na Facebooku. Subskrybujcie koniecznie kanał. I oczywiście obserwujcie profil instagramowo-facebookowy Tatu 13 Opole, bo tutaj to wszystko się dzieje. Także dzięki bardzo i do następnego razu. Hej!